We wszystkich naszych domach, na korytarzach, stały kiedyś zegary. Te zegary były w ten sposób skonstruowane, że wybijały, dawały dźwięk co 15 minut. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że w spadku tym duchowym nasz założyciel, święty ojciec Arnold, zostawił nam tak zwane modlitwy kwadransowe. Jest to bardzo krótka, bardzo taka skondensowana modlitwa. Można powiedzieć, że jest to taki zamiennik credo, bo właściwie zawiera w sobie ta modlitwa całą prawdę o tym, kim dla nas jest Bóg i co dla nas Bóg uczynił. I jako dzieci ojca Arnolda byliśmy zobligowani do tego, żeby tymi modlitwami kwadransowymi się modlić. Ja pamiętam, gdy 20 parę lat temu byłem tutaj w seminarium, modlitwy kwadransowe to była taka modlitwa, którą rozpoczynaliśmy, kończyliśmy wykłady. Czasami, jeżeli wykład się przeciągał i tak dalej, jeszcze w międzyczasie były odmawiane tak dla odreagowania czy zrobienia przerwy w wykładzie. I powiem szczerze, że to jest taka modlitwa, którą każdy werbista zna na pamięć. I nie wiem, czy każdy werbista ją chętnie odmawia, ale ja bardzo często wykorzystuję jako taki osobisty akt strzelisty, bo uważam, że to jest kompendium wiedzy na temat Pana Boga. I jakieś takie wyrażenie chwały i dziękczynienie za to wszystko, co Pan Bóg dla nas uczynił. Boże, prawdo odwieczna. Wierzymy w Ciebie. Boże, mocy nasze i zbawienie nasze. Ufamy Tobie. Boże, dobroci nieskończona. Z całego serca miłujemy Ciebie. To jest słowo se posłał dla zbawienia świata. Spraw, abyśmy wszyscy w Nim jedno byli. Napełnij nas duchem Syna Twojego. Abyśmy sławili imię Twoje. Amen.